Cześć Raymond, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Minecraft na modach, a dzisiaj będzie prezentacja modyfikacji Ex Nihilo. Modyfikacja jest głównie w modpackach typu Hardcore Skyblock. Więc tak, blok jaki wam przedstawię to jest siewe, czyli siatka. Czego ona służy? Do przesiewania ziemi, piasku, żwiru, piaskodusz i tyle. Tych co wymieniłem nie trzeba przerabiać. Natomiast netherrack, endstone i sand trzeba przerobić na... Dobra, sand był wcześniej. Piasek. Można go przerobić na tego na dusta, proszek i z niego może wpaść innego. Netherrack się zamienia w crushed netherrack, a endstone w crushed redstone. Po prostu poniszczone wersje. Jak coś takiego zrobić? Po prostu wykopać te bloki młotkiem. Musi być diamentowy, drewniany, złoty, żelazny jest jeszcze. Tak samo jak kilofy. Takie są rodzaje. Więc tak, z każdego z tych bloków różne dropy są. Czasami może być tak, że nic nie wypadnie. No mi wypadło 4 stone'a. Tutaj, o, platinum. Crushed jest potrzebny do tego. For sandu. Chcę mieć tego 4 i tego 4, aby otrzymać crush iron ore. Znaczy nie iron, tylko platinum ore i osmiór ore sand. A jeśli damy to do pieca, niezależnie czy dust, or sand, czy or gravel, to i tego trzymamy sztabkę. Leży. Złota, żelaza, miedzi, cyny, ołowiu, srebra, platyny, nikelu, aluminium, czy osmium. O, co z tym wypada? No mówiłem, czasami nic nie wypada. Tak, z tego z dusta wypadają proszki. Z endstone'a, z netherracka zniszczonego wypadają zepsute rudy. Z gravelu tak samo. No, a z piasku wypadają takie... Crushed, czyli czone. Craftuje się to w ten sposób, aby zrobić silk mesh, czyli to po środku, trzeba mieć 9 sieci. Czy jakim są baryłki? Baryłki craftuje się w ten sposób. Jeśli chcemy drewniane, to dajemy te planki. Po środku dajemy półpetkę. Z akacji albo z brzozy, cokolwiek. Ważne, żeby były jednolite, bo w przeciwnym razie to się nie zrobi. Więc jaką funkcję mają baryłki? Głównie do przetrzymywania cieczy, ale też do robienia nam dyrtu, różnych organicznych rzeczy. A stonową baryłkę, crafting był tam, służy do trzymania lawy, tak tymczasowo. No, zrobienie z tego trwa trochę czasu. Zrobienie kompostu z tych trwa trochę czasu, więc dajmy im trochę. Młotek to wam dobra, pokazywałem. Więc tak, jak no wiadomo, w tym głównie chodzi o to, żeby zrobić lawę. Tylko jak? Po prostu wrzucając stone. Aha, można tak na przemian, proszę bardzo. No można takie domino, nic się nie stanie i tak to się wszystko zmieni w lawę. Jak takie crucible stworzyć? Trzeba zrobić unfired crucible, czyli nieprzypalony kocioł. Crucible, nie wiem co to znaczy. Że jakiś kocioł, dobra.
żeby go zrobić, to trzeba tak ustawić porcelanową glinę, żeby zrobić porcelanową glinę, trzeba linę i łączkę kostną i będziemy mieli to wtedy. Rzeczą jest to. Dlaczego to jest białe? To wszystko sprawą o tego czegoś. To jest po prostu robaczek, który ma taką funkcję, że zaraża wszystkie liście. A jak go można zdobyć? Wykopując liście. Ale nie samymi rękami. Rękami to nic nie da. Trzeba mieć taki przedmiot, kruk. I wtedy możemy wykopać liście i szansa na wydrobienie robaczka będzie już na pewno. Po prostu zaraża pobliskie liście. No i zamienia je w nić, pewnie celulozę trawią. No szans, to widzicie, kruka używa mi prawie 100%. No prawie 100%. No i dobrze, i ten robaczek może nam zarazić wszystko, każdy liść, niezależnie gdzie będzie. Można go też wydrobić, niezależnie gdzie będziemy. Zostawię tutaj, bo to już mi nie jest potrzebne. Można tego też użyć, tych, jak powrócę chwilę. To. Tych trzech rzeczy, te rzeczy trzy można dać do pieca i tak dostaniemy sztabkę. Jak wcześniej mówiłem, tylko chciałem przypomnieć. XD. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego to jest tego zwykłych kratów z netherowych, ponieważ to chamstwo pali na 5 kratek. Powiedzicie, już mamy lawę. I tu też, ale musi być 1000 na 10 tysięcy, żeby mógł na całe wiadro nabrać, bo tak to bieda. Tak więc to wszystko, jeśli już chodzi o tą modyfikację, według mnie jest dosyć ciekawa i naprawdę, czasami ratuje życie, bo mamy dużo tych zepsutych rud, dajemy 4, już możemy dać do pieca i mamy już sztabkę, jesteśmy uratowani. Naprawdę, jest pomocna, lawa automatycznie już gotowa, komputer też, naprawdę polecam. Link będzie w opisie, trzymajcie się, cześć.